Na terenie Tarnobrzega stanęło 10 pojemników na drobne elektrośmieci. To efekt umowy, jaką miasto zawarło z firmą Ember Recycling. Od 2012 roku Fundacja Odzyskaj Środowisko wraz z firmą Ember Recycling pomagają wielu polskim miastom w odbiorze elektroodpadów, stawiając pojemniki na zużyte baterie i sprzęt elektroniczny o małych gabarytach. Z takich kontenerów można korzystać także w Tarnobrzegu, bowiem w styczniu tego roku miasto podpisało umowę ze wspomnianą fundacją. Na podstawie tej umowy w 10 punktach na terenie miasta zostały umiejscowione pojemniki na drobne elektroodpady. Jest to umowa nieodpłatna, to znaczy gmina nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbiorem, utylizacją tych odpadów. Firma, wiadomo, te odpady odbiera, później je utylizuje, natomiast firma nie ponosi żadnych kosztów na rzecz gminy i gmina nie ponosi żadnych kosztów na rzecz fundacji tej działalności. I co istotne jest, firma oczywiście złoży sprawozdanie, które będzie uwzględniane przy obliczaniu poziomów recyklingu odpadów, więc to dla nas jest również bardzo istotne. Wiadomo, odpady elektryczne przy utylizacji są bardzo drogie, więc jest to niewątpliwie sama korzyść dla gminy. Charakterystyczne czerwone pojemniki stanęły na wszystkich osiedlach miejskich, a także na terenie Sobowa, Wielowsi, Miechocina i Mokrzyszowa. Jakie zużyte elektroodpady można tam wyrzucać? Tam mogą być rzucane baterie, tam mogą być rzucane wszelkiego rodzaju drobne, czyli na przykład, nie wiem, czajnik elektryczny, jakiś zegarek czy stacja pogodowa podłączona do sieci, myszki, klawiatury, jakiś drobny sprzęt komputerowy, to wszystko, co tak naprawdę zmieści się w ten wrzutnik, może być pozostawione. No wiadomo, problem byłby z dużym sprzętem w postaci pralek, lodówek, ale to już byśmy wtedy utylizowali w własnym zakresie w ramach umowy na odbiór odpadów. Umowa pomiędzy Fundacją Odzyskaj Środowisko a miastem Tarnobrzeg została podpisana na 4 lata.